walka o tytuł interkontynentalny pomiędzy dwoma niesamowicie over zawodnikami. Kolejne masywne zderzenie się Brana Strowmana i Bronsona Reeda, nowa stypulacja dodana do gali Bad Blood i federacja prawdopodobnie teazuje całkiem ciekawy powrót. To i znacznie więcej WWE zaserwowała nam podczas ostatniego odcinka Monday Night Raw na trochę mniej niż dwa tygodnie przed kolejnym pay-per-view. Jesteśmy teraz w dziwnym momencie, ponieważ wspomniane nadchodzące show jest podbudowane i wypełnione, jednak czasu trochę jeszcze jest, dlatego nie wszystko się widzom niestety podoba. To nie oznacza jednak, że nie dostaliśmy naprawdę dobrego show i od razu można powiedzieć, że to show właśnie takim i było. Oczywiście jak zawsze przypominam, że jest to tylko moje zdanie, z którym wy zgadzacie wcale nie musicie, jednak w sumie lepiej, ponieważ im więcej opinii, tym ciekawsza dyskusja, do której serdecznie zapraszam w komentarzach poniżej. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling, to plusy i minusy WWE Raw z 23 września 2024 roku. Plus segment Leave i Replay. Zaczynamy dość gorąco, ponieważ od kolejnego zderzenia się Ripley i głównej pary w WWE teraz, czyli Dominika i Liv. Wielki props za to, że wreszcie WWE pokazuje prawdziwe nawiązania do prawdziwego ojca Dominika, czyli mowa o Eddie, i ten wjazd samochodem był całkiem przyjemny. Na Bad Blood pani zmierza się o tytuł kobiet i oczywiście wielką niewiadomą była tutaj interwencja właśnie Dominika. Na to Ripley znajduje rozwiązanie, ponieważ teraz Dominik będzie znajdował się w Shark Cage'u. Czyżby mieliśmy dostać walkę jeden na jednego z udziałem tych pań? Szczerze wątpię, ponieważ mamy jeszcze 57 innych członków Judgment Day, które pewnie swoje 5 groszy będą chcieli do tego wszystkiego dorzucić. Nadal, jest to dość ciekawa zmiana dająca nadzieję na coś więcej niż tylko kolejna interwencja tej stajni i ich przewaga, powiedzmy, liczebna. Pytanie tylko, czy w przypadku czystej walki jeden na jednego Morgan ma jakiekolwiek szanse? Plus Sami Zayn kontra Ludwig Kaiser. I przechodzimy do walki pomiędzy potencjalnym pretendentem do tytułu, a prawą ręką obecnego posiadacza tego tytułu. Ludwig, trzeba przyznać, że od czasu rozłączenia Imperium prezentuje się naprawdę świetnie. Nie będzie on raczej nigdy main eventerem, jednak zadanie, które dostaje, wykonuje idealnie. Ten agresywny program przeciwko New Day swojego czasu, teraz promo na zapleczu, jak i jego segmenty są po prostu przyjemne. A gdy dochodzi co do czego, tak samo jak i tutaj, to sam im daje po prostu świetne widowisko. Chce on udowodnić swoją wartość i staje przeciwko osobie, która w tym również zadanie jest bardzo dobra. Sami wiele razy udowadniał, kim jest i co potrafi, dlatego panowie tutaj zgrali się po prostu idealnie. Wiele ciekawych akcji, nawet wykonanie sekwencji ze schodami, która swojego czasu wyeliminowała kilka osób na kilka tygodni. Tutaj jednak Underdog from the Underground robi swoje i ostatecznie sięga po zwycięstwo. Walka taka jak ta, pomimo porażki, stawia Kaiserkę w naprawdę dobrym świetle. Dajesz mu zadanie, on po prostu robi wszystko, co należy. Walka pod względem ringowym bardzo dobra, pod względem historii również, gdzie to agresywny Kaiser staje przeciwko Never Give Up samiemu. To miał być test dla Zayna, test, który ostatecznie zdał i tyle. Zobaczymy, jak WWE poprowadzi cały ten program o to złoto i jaki los w najbliższych miesiącach czeka właśnie Ludwiczka. Notatka do Nera, zachowanie Guntera. Lekko dziwi mnie to, że ludzie nie do końca rozumieją, dlaczego Gunter nie chce walczyć z Samim. Widziałem argumenty o tym, że nie miał problemu walczyć z Ortonem, a takiego Samiego się boi. No właśnie, on po prostu Samiego się boi. Z Ortonem bronił złota na Bash in Berlin, ponieważ Ortona już raz pokonał, mianowicie w finale turnieju King of the Ring. Skoro pokonał wtedy, to mógł pokonać i teraz. Jednak podczas ostatniego zderzenia się Guntera z Samim, ten stracił złoto interkontynentalne i to na samej WrestleMania. Czy to strach, czy może przekonanie o tym, że Sami ma przewagę nad nim? Na dany moment tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, jednak fakt, że Gunter broni się przed walką z Samim, dodaje tutaj takiego, wiecie, fajnego smaczku. Ostatecznie wiem, że panowie zmierzą się o to złoto, nigdy taki program nie prowadzi do braku walki czy coś takiego, ale no po prostu, wiecie, ma to sens, ma to ręce i nogi, patrząc na ich historię. Plus, teasowanie Alexa Bliss? Nie ma obecnie w WWE tygodniówki bez ciekawego teasowania, prawda? Choć to teasowanie nie zawsze musi gdzieś prowadzić, to nikt nam nie zabroni o tym podyskutować. Podczas segmentu Judgment Day na zapleczu widzimy ciekawy przedmiot. Jest to lalka Lily, należąca do nikogo innego jak Alexa Bliss. Ostatnio również teasery grupy YSX sprawiają, że ludzie się zastanawiają nad powrotem właśnie byłej mistrzyni kobiet. I pytanie, czy to wszystko jakoś się łączy, czy może to jeden wielki zbieg okoliczności? Dlaczego mówię o zbiegu okoliczności? Ponieważ tłem tego segmentu jest po prostu dział merchu WWE. Widzimy masę koszulek i tak dalej, więc lalka Lily, która jest non-stop wyprzedawana w sklepie WWE, również mogłoby się tam znajdować. Jednak na półce i to w momencie, w którym Alexy nie widzimy tak długo na zapleczu? Jeśli mam być szczery, to sam nie wiem. Z jednej strony fajnie byłoby zobaczyć ponownie Alexę, mogłoby to dać powiew świeżości w Dywizji Kobiet, ale z drugiej strony to teasowanie ostatnio nie prowadzą tak naprawdę nigdzie, więc nie wiem, czy powinniśmy się nad tym dłużej zastanawiać. Tak czy inaczej, bardzo fajny szczegół, interesujący szczegół i zobaczymy, czy gdzieś to prowadzi.
Notatko do Nera, kolejne teasowanie. Mamy też inny ciekawy teaser z pomocą krótkiego wideo. Na nim widzimy runę, które układają się w pewne logo i tak dalej. I wiele osób pomyślało od razu o Lucha Brothers, jednak na Twitterze ludzie już to rozgryźli i chodzi o słowo War, czyli wojna. Biorąc pod uwagę runy, same słowo, to zapewne chodzi o Viking Raiders. Fajny smaczek, zobaczymy co i jak. Minus Dragon Lee kontra Carlito. Wiecie co jest w tej walce najbardziej zabawne? Komentatorzy cały czas mówili o tym, że Carlito i Dragon walczą dlatego, że mają wiele wspólnej historii. I coś w tym jest, trochę tej historii jest rzeczywiście, szkoda, że zostawiliśmy to wszystko za sobą chwilę po WrestleManii. Carlito wtedy chwilę przed WrestleManią zaatakował Dragona, dostali krótki program, mamy heel turn Carlito i tak dalej, to było wiele miesięcy temu. Tymczasem mamy LWO na czele z Rayem, które nie robi absolutnie nic w ostatnim czasie i teraz utupiają Judgment Day w 2 minuty. Judgment Day, które zajmuje 2 z 5 pozycji na nadchodzącej gali pay-per-view. I wiem, że to był Carlito i wiem, że to była walka pod sprowadzenie Reya po brutalnym ataku jakiś czas temu, ale no serio? Dać Carlito i Dragonowi kilka dobrych minut, dać im się pokazać, aby ludzie przypomnieli sobie, że hej, Dragon jest świetny w ringu, tak samo zresztą jak i Carlito i byłoby super. A tak, to 2 minuty, wielki brawl, kto by się tego spodziewał, nie? Notatka do Nera, Cross i Miz razem? Nie udało się turnąć jednego, to przejdźmy do drugiego. Cross najwyraźniej wybiera sobie kolejny cel, którym jest The Miz, ale nie próbuje przekabacić go siłowo, tylko próbuje przemówić do samego Miza. Próbuje przemówić do najlepszej, najbardziej przyjemnej do oglądania wersji The Miza, czyli heelowej. I sytuacja turnu Xaviera i sytuacja turnu Miza to 2 różne rzeczy. I nie powiem, jestem zaciekawiony. Jeśli ten program ma nam dać po prostu heelową wersję Miza, która ma dość tego, że nikt obecnie nie bierze go na poważnie, to super. Wiadomo, to jest Cross. I WWE może zwalić to na setki sposobów, ale lepsze jest to niż 74 razy próba turnu Xaviera czy coś takiego. I choć Xavier może turnąć, o tym powiemy sobie za chwilę, to nie dlatego, że Cross tego chce. Miz jako potencjalny heel i to z pomocą Crossa? Trzeba poczekać kilka tygodni na rozwój tego programu, ale na papierze nie zapowiada się wcale tak źle. Plus sytuacja Strowmana i Reeda. Gdy WWE rozpoczęło program podbudowy Bronsona Reeda, gdy ten zaatakował Rollinsa czy Artrufa i tak dalej, powiedziałem pewne zdanie w plusach i minusach. Mianowicie powiedziałem, że boję się, że dadzą mu Strowmana i zakopią jego push. Uważam się za człowieka, który potrafi przyznać się do błędu i tutaj to robię. Połączenie Bronsona i Brona jest tutaj po prostu idealnie rozegrane. Dwóch wielkich, spoconych facetów robi to, co fani lubią najbardziej, czyli po prostu się napierdalają. Dziesiątki osób z ochrony, dziesiątki rzeczy produkcyjnych i po prostu dwóch facetów, którzy chcą się nawalać. Tak się rozgrywa zderzenie się dwóch potworów, a ten filmik promujący ich przyszłotygodniową walkę, o ile był lekko cringe, to nadal pokazuje, jaką atrakcją oni są obecnie. A skoro już o tym mowa, to za tydzień dostaniemy Last Monster Standing pomiędzy nimi i moja skromna predykcja jest taka, że ring będzie tam rozdupczony. Już w tym tygodniu chcieli wykonać superplex i mocno podbudowywali pod publiczność, więc za tydzień to pewnie dostaniemy i ring pójdzie się walić. Ogromna reakcja w sieci, publiczność na arenie wstaje ze swoich miejsc. Reakcja na tsunami jest po prostu piękna, a głośne chanty Let Them Fight wydaje mi się, że mówią same za siebie. Plus promo Drew McIntyre'a. Tak samo jak segment Punka tydzień temu, tak samo i segment Drew teraz pokazują inną stronę tej całej batalii. Obaj twierdzą, że ich najbliżsi błagają o to, aby się wycofali, aby wreszcie temu powiedzmy zaprzestali. Jednak jak na 2 gwiazdy tego kalibru przystało, tylko jeden z nich może wyjść zwycięsko z tego i obaj są gotowi paść podczas Hell in a Cell meczu. Wyciągnięcie tutaj prywaty działa na korzyść podbudowy. Drew mówiąc o tym, że jego ostatni Hell in a Cell złamał w nim coś, co dotychczas nie zostało naprawione. Punk mówiąc o tym, że jest gotów zakończyć swoją karierę, jak i życie w tej klatce. To jest zwrot w porównaniu do pozostałych ich segmentów, gdzie to po prostu jechali po sobie, czy walczyli o jakąś tam bransoletkę. Ten Hell in a Cell match zapowiada się świetnie. Segment Drew był fajnym odwzorowaniem tego segmentu Punka z przybliżeniem do kamery. Prywata wyciągnięta, powaga tej walki podbudowana. Moim zdaniem nic więcej już tutaj nie trzeba. A nie, poczekajcie, poczekajcie, bo jest coś w tym segmencie, co jest naprawdę paskudne. Nataliowy minus publiczność. I tutaj ograniczę się tylko do zachowania publiczności podczas tego segmentu, ponieważ ogólnie na gali byli naprawdę przyjemni. Czantowanie What podczas tak prywatnego, tak emocjonalnego proma to coś paskudnego. Skoro zawsze dajemy plusy za pozytywne rzeczy, to czas dawać minusy za te negatywne. I choć ten chant What ostatnio nie jest aż tak agresywny, to tutaj niestety nie był tyle co niepotrzebny, co w ogóle niezrozumiały. Plus kobiecy tag team match.
Drugi tydzień z rzędu na Raw mamy fajnie rozpisany czas antenowy kobiet? Czy Triple H oddał komuś władzę nad tą dywizją? Tydzień temu Bianca i Io dają niesamowity pokaz, teraz Io i Kairi dają podobny pokaz z Albą i Islą. 10 minut po prostu dobrego kobiecego tag teamowego wrestlingu. Union skupia się na kontuzji Kairi, Kairi pracuje pod hot tag z Io i tyle. Nie było tutaj nic złego, oprócz kilku złych ujęć kamery, gdzie to dało się zauważyć powiedzmy niezgrane akcje. Jednak prócz tego po prostu bardzo fajna walka. Fajnie patrzy się na zainteresowanie Kairi i Io, szczególnie teraz, kiedy są face'ami, a Unholy Union dalej pokazują, że jako healowy zespół mogą świetnie w ringu działać pod ten właśnie moment swoich przeciwniczek, jak wspomniany hot tag. Oby za tydzień nie skończyło się to kolejną dwuminutową walką czy coś takiego, ale no fajnie, bardzo fajnie, że teraz coś się tam dzieje. Szkoda, że za czasów panowania Union nie dostały coś więcej, ale w tym przypadku lepiej późno niż wcale. Taki triple threat o tytuły kobiet tag team mógłby ładnie wyjść, jeśli ponownie dać im trochę czasu i dać im jakiś pomysł. Plus New Day kontra American Made. Od jednego tag teamu przechodzimy do drugiego i boom, kolejne dobrze rozegrane starcie. American Made odchodzą od rywalizacji z Wyatt Six, przynajmniej tak się wydaje, a New Day potrzebuje czegoś innego, czegoś co nie nazywa się Final Testament. Xavier i Kofi prawie dogadują się na zapleczu, ba, wielki plus za ten żart z pleckami, śmiechłem, nie ukrywam, jednak gdy przychodzi co do czego, to dalej mamy jakieś tam problemy. Podczas walki, którą zresztą oglądało się naprawdę przyjemnie, mamy kolejne takie mini problemy na linii właśnie Xavier i Kofi, jakieś niedogodywanie się czy przeszkadzanie sobie nawzajem, co ostatecznie doprowadza do zamieszania jeszcze z pomocą Chada i wygranej właśnie jego stajni. Więc mamy dobrą walkę, mamy kontynuację problemów z New Day, mamy wygraną na koncie American Made ze znanym i ustabilizowanym tag teamem. Same plusy tak naprawdę tutaj. Rzadko się zdarza, że coś takiego, że każdy element tutaj działa na korzyść obu stron, nawet jeśli jedna z tych stron przegrywa. Oby stajnia Chada nie wracała do programu z Wyattami, oby Xavier i Kofi mieli ciekawy pomysł na to wszystko i sam nie wiem, czy chcę rozpadu New Day, ale jeśli w to idą, to jest to o wiele lepszy sposób niż rywalizacja z Final Testament. Na zapleczu jeszcze Xavier ma pretensje do każdego, co ostatecznie sprawia, że zawalczy on z Rayem Mysterio. Xavier kontra face nad face'ami, Rey odcięty chyba od Judgment Day ponownie. Same plusy. Plus main event Jey Uso. Można byłoby być w szoku, patrząc na zakończenie tego odcinka Raw. Mało kto spodziewał się, że po lekko 50 dniach WWE postawi na utratę złota przez Breakera, jednak stało się i to na korzyść samego Jeya Uso. Main event pomiędzy właśnie Bronem a Jeyem dostał naprawdę kawał czasu, bo aż 20 minut. Tacy uczestnicy, taka stawka, main event Raw, wyglądało to wszystko bardzo dobrze. Bron jak zawsze dominował to starcie, to on prowadził swojego przeciwnika, to on narzucał tempo. Jey z drugiej strony pokazywał swoje serce do walki, coś, czego słynny jest też Sami Zayn. Jak popatrzeć na ich styl prowadzenia obecnej postaci, to są oni naprawdę podobni. Jey wytrzymuje masywną ofensywę Brona, aż do momentu, kiedy to mistrz opuszcza gardę. Co też ciekawe, to w tej walce dostajemy jeden z najbardziej powalonych nirfoli, ponieważ publiczność myślała, że sędzia uderzył 3, kiedy było dosłownie 2,99. Długo jednak na kolejne przypięcie nie czekaliśmy, ponieważ mamy masywny spear, splash i wielka reakcja publiczności. Po 14 latach, głównie tak teamowej kariery, Jey Uso sięga po singlowy złoto, stając się mistrzem interkontynentalnym. I szczerze, wydaje mi się, że on zasługuje jak mało kto. W WWE nie ma obecnie osób, które zaliczają więcej walk od niego. Publiczność go uwielbia, jest over as fuck w ringu, może nie jest na najwyższym poziomie, ale taka walka udowadnia, że co trzeba zrobić, on zrobi. Jey Uso jest mistrzem interkontynentalnym i jest to niesamowicie przyjemny widok. Jednak druga strona medalu, czyli sytuacja Brona. Po zdobyciu złota stracił lekko czas antenowy i stracił również teraz i samo złoto. Czy to oznacza koniec jego puszu? Szczerze, nie wydaje mi się. Najważniejsze będą 2-3 najbliższe tygodnie. WWE sporo czasu w niego zainwestowało i wątpię, aby teraz powiedzieli sobie takie, walić go. Jeśli dobrze to poprowadzą, to Bron nadal będzie jedną z najprzyjemniejszych rzeczy na Raw, a utrata złota wcale nie skazuje go na nic strasznego. Zobaczymy. Ale no widok Jeya ze złotem to jest to coś. Zobaczymy, jak będzie to wszystko prowadzone i jak tak naprawdę odbije się to na programie Bloodline w najbliższych miesiącach. Mówiło się, że Jey może stanąć po stronie Romana, a teraz no, ten zdobył tytuł jakoś tak dziwnie. Ale wiecie co, z drugiej strony, skoro federacja na program Bloodline poświęca tytuł WWE, który znajduje się w rękach Cody'ego, to co im będzie za problem poświęcić jeszcze jeden?
Podsumowując, ostatni odcinek WWE Raw od początku do końca to po prostu przyjemne do oglądania show. Nie było tutaj nic, co mogło sprawić, że nie wiem, człowiek łapał się za głowę albo chciał wyłączyć całą tą show. Jednak z drugiej strony dostaliśmy kawał świetnego wrestlingu. Mniejsze storyline są pchane w bardzo przyjemnym kierunku, a main event to już taka, wiecie, wisienka na torcie. Oczywiście wygrana Jaya nie jest dla każdego, ale naprawdę on na to zwycięstwo zasługuje. Solowe dywizje, dywizja tag teamowa, jak i scena kobiet dostały swój czas i dostały swoją dobrą rozpiskę. Od tygodniówki, która tak naprawdę nie musi podbudowywać już nadchodzącego pay-per-view, nie można oczekiwać nic więcej. Jak zawsze jednak przypominam, że jest to tylko moje zdanie i zgadzać się z nim wcale nie musicie, dlatego bardzo chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach poniżej. A więc, jak wy oceniacie ostatnią tygodniówkę Raw w skali od 1 do 10? Co myślicie o tym teasowaniu potencjalnym Alexa Bliss? No i czy jesteście zadowoleni z wyniku main eventu? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu naszego projektu. Jestem wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.